My to skończymy, my to kurde dzisiaj skończymy, proszę państwa. Ja nie będę się tu pitolił w tańcu. Dobra, jedziemy z koksem. Co tutaj trzeba zrobić? Zasadzić te roślinki, okej, tylko jakie mamy zasadzić? Gdzie są rośliny? Dobra, mamy roślinki. Zasadzamy i uciekamy stąd. Dobra, tutaj jedna wyrosła. Teraz lecimy do następnej. Tu wyrośnie druga. Dokładnie tak. I jeszcze jedna. I będziemy mieli z głowy. A ostatnia jest tutaj. Dokładnie tak. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pyk, 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 pyk. Elegancko. What were the chances that would happen? Do not want to know. Come on. Let's get back to the present. Okay. No i zrobiliśmy, co trzeba było zrobić. To teraz musimy wrócić do chyba teraźniejszości. Tak jest. Ponieważ teraz będziemy lecieli tutaj. Kurde, ej, fajna roślinka z tego wyrosła. Nie będę tego ukrywał. Tu przy okazji na dole będą przeciwnicy, którzy będą chcieli nas oczywiście unicestwić. No ale my se damy radę, no już nie pierwszy, nie ostatni raz se dajemy radę, co nie? Bo w końcu jesteśmy Ratchet i Clank, co nie? Okej. No to mamy przyjaciela. Cześć. Miło mi cię poznać, koleżko. Pozwól, że ja upierdzielę cię. Chociaż nie, ty mnie prędzej upierdzielisz, bo ty masz więcej HP. Ech. Ja teraz przynajmniej mam maksa. Jedziemy, jedziemy, kurde, nie śpimy. A kto wie, może za niedługo znowu, kurde, nanotek upgrade wleci na pełnej. Nie to chciałem, to bardziej chciałem z tego pocisnąć, ale okej. Dokładnie tak. Dawaj, dawaj, no pokazuj się. Ty śmieciu! No dawaj, 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 dawaj. No nie, on się wyleczył. Tak się nie bawię. To już... Nie, dobra, zgińmy. Dobra, dla zmyłki on tutaj nam zrzucił potworów, co prawda. Ale... Dobra, wrócił śmieć. Jedziemy z nim. Dojeżdżamy. Kurwa, mać! Jezus Maria! No i gin, śmieciu. Will remember this day forever. We owe them both of you our gratitude. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, we'd love to use that ship. Well, it might take some time to fetch it out of the creek, but when we do, it's all yours. Now, if you'll excuse us, we must tend to the other villagers. Ale mi śmieć krwi napsuł bez kitu, nie? I co teraz? Komander Argos został pokonany.
No, czyli wracamy teraz do teraźniejszości. Glimik Wally. Naprawione. O, jest nawet nasz ten pomnik. Zauważyliście? The reenactment doesn't start until tonight. Reenactment? Well, sure! Of the historic Battle of Gimlet Valley. It was a shining victory in Fangoid history. Say, do I know you two? You look awfully familiar. Nope. First time here. And our second. We were just admiring your Agorian space cruiser. She's perfectly restored. I was going to take her up for the show, but her batteries are dead. I believe we may be of assistance. If we were to bring back a few battery bots, would you allow us to borrow your ship? Well, I suppose that'd be okay, so long as I got it back in time for the show. If you find any battery bots, just toss them into these charging stations. That should power up the VersaFuses. No to dobra, no to co, naprawiliśmy teraz, jak to się mówi, przeszłość, więc teraz jest teraźniejszość dzięki temu naprawiona. I teraz musimy wydostać się stąd statkiem i sklepać oczywiście doktora Nefariusa. To będzie bardzo interesujące. Sean knew that if the floodgate broke, the settlement would be lost. So while the Lombax fought Commander Argos, he snuck everyone out of the shelter. Eric says there was a talking lunchbox. I'm afraid he's mistaken. We've got full power. This was actually a direct descendant of Boyer and Sykes. So come on, the short time. No, tak więc teraz gdzie jest nasz statek? To jest dobre pytanie. Best Argos impersonation I've ever heard. O, patrzcie, złota śruba. Można i zebrać przy okazji, czemu by nie? Why not? Która to już będzie? 7 z 40. Woo! Dobra, tu jest nasz statek. Wchodzimy do niego. Altimeter, thruster, warp drive. Auf Wiedersehen! No. And now the booster. That is the radio. Hold on, I'll just... Let him stop. Dokładnie. That wasn't supposed to pop off, was it? Why do I even bother? Wróciliśmy z powrotem do Nefariusa. Dokładnie tak. I teraz widzę, że grubo jest, ponieważ tutaj wszędzie mamy roboty jego. Ale to nas nie powstrzyma od tego, żeby dostać się tam z powrotem do Nefariusa. O nie, znowu to samo? A, jebane ślimaki mnie atakują. No cóż, no trudno. Back to the gate.
Tak. Lecimy stąd. Dobrze, nikt mnie nie zaatakuje już. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz swingshot. Dobrze, i uwaga. Bo tu będą próbowali nas pocisnąć. Elegancko. Szybko. Aj. Kurde. Za dużo ich jest w jednym miejscu. Dobrze. O Jezus Maria. No co za kurwa śmieć. Dobrze. Kurde. Dobra, przeżyliśmy to. Elegancko. That's far enough, Nefarious. Step away from the transport. You! How is this possible? You should be dead! On behalf of Galactic Authorities, we hereby charge you with willful disruption of the space-time continuum. Shut down the transport and surrender quietly. Look at you. Free for the first time in years, inches from your destiny, and what do you do? Run right back to playing backpack to a squishy. You're nothing but a pathetic sidekick. We should hang out sometime. That's it. No one talks to Clank that way. When this is over, I'll back whatever decision you make. But first, how about one final hurrah so we can kick this guy's butt? When I'm finished killing you, I think I'll rewind time. So I can do it again. And again. And again! I've been waiting a long time for this! Lawrence, fall back to the outer perimeter! Let no damage befall our ship! Falling back, sir. Happy fighting. No dobra, no to lecimy. Walka z Nefariusem, proszę państwa. Nie ma to tamto. Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Czyli, jak widzicie, jedyne co teraz musimy zrobić, to pokonać Nefariusa i będzie elegancko. Ale czy to aby na pewno będzie koniec gry? To się przekonamy. Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o arenę, na której walczymy z Nefariusem, to bardzo fajnie tutaj twórcy przemyśleli, żeby coś takiego zrobić. Chociaż kurde, on, powiem szczerze, naprawdę kurde jest dosyć wytrzymały. Nie żebym ja tutaj chciał się czepiać czy coś. Chociaż wiadomo, no czepiam się, no bo kurde, wydawało mi się, że troszeczkę słabszy będzie. No ale jednak okazuje się troszeczkę inaczej. Może jak dobrze pójdzie, to będziemy mieli upgrade zdrowia. Dobra, coś tam obrywa. Co z tego, że ja też oberwałem i też teraz gryzę ziemię w ten oto sposób. Będziemy cię teraz dojeżdżać wszyscy, kurde, po kolei. Lawrence,
killing you. I co my teraz mamy robić? Unikać jego ataków? Czy co? Na razie lecimy za nim. I coś kurwa nas goni. Ja pierdolę, no. Dobra. Trochę się skupiłem, nie będę tego ukrywał. I co, znowu będziemy musieli go kurwa ścigać? No w sumie to nawet dobrze, bo przy okazji sobie podładujemy troszeczkę HP i amunicji. Dobra, lecimy. Ścigamy śmiecia. Gonim go! Kurwa mać! Ja pierdolę, jak nie tak, to tak. Szybciej, uciekaj, kuźwa! No kurwa! Dajemy sobie jakoś radę, kurwa, ale jest ciężko. Jest naprawdę ciężko. Aha, to jego tutaj trzeba dojeżdżać. Myślałem, że Lorenza trzeba dojeżdżać. Dobra, to jak jego mamy w ten sposób do... O, proszę, jeszcze kurde nanotech upgrade. Idealnie, 100 HP. Runda druga, chodź tu Nefarius, chodź. Nie przeginaj pały, naprawdę, bo ja chcę szybko skończyć już finał gry. Skoro jestem tak blisko. Dawaj, 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 da kurde waj. Na razie jako tako widzę, że idzie dobrze. Za kurwa no.
Jak mówię, że idzie dobrze, to zawsze kurwa coś spierdolę, bez kitu. Już zaczyna denerwować człowieka. Tak więc, proszę państwa, wiekopomna chwila. Czy tym razem Nefarius dostanie w pierdziel? Przekonajmy się. Ja widzę, że Nefarius jest strasznie niezdecydowany, jeżeli chodzi odnośnie ataków. Bo raz on atakuje tak, raz atakuje tak, w zależności jak zginiemy. I to mi udowadnia, że jest bardzo, ale to bardzo niezdecydowany. Dawaj, 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 patrzcie na to. Ale go dojeżdżamy. Co zaraz padnie? Śmieć. Dobrze! Jest! Takes the escape pod. 20 seconds until impact. Clank, it's been one heck of a ride. Ratchet, come on! You're gonna have to jump! 10 seconds until impact. 5, 4, 3, 2. So, I can't talk you out of this, can I? Ratchet, we have been on many adventures, but the clock needs someone to protect it. It is what I was built for. Wait, so that's it? What about the Lombaxes? They're not in danger, they've just moved on. And we'll find them. But the past stays where it is. Come on, pal. I'll walk you in. You were never a sidekick. You do know that, right? I always thought that you were the sidekick. Where are you going? This is your responsibility. You can't just walk away. The Lombaxes need us. Don't walk away from me. I said stop! Tja, to jeszcze nie koniec. Czekajcie, kurde, pokażę się. O, właśnie. Tja, to jeszcze nie koniec, jak mogliście zobaczyć. No, jak mogliście zobaczyć... O, zdobyliśmy, kurde, złotą trofkę, ale fajnie. No dobra, w każdym razie... jak widzieliście ten... A więc, jak mogliście zobaczyć,
Pokonaliśmy doktora Nefariusa, który się no zniszczył i chyba tam wybuchł sobie. Ratchet i Clank chcieli się rozstać, no bo wiadomo, no Clank wolał wybrać swojego ojca Orvusa, żeby jakby już z nim tutaj zostać i kontrolować to, co ma tutaj miejsce. No ale niestety okazało się, że Alistair dostał jakiegoś ataku wścieklizny, ponieważ no Ratchet chciał w pewien sposób mu zabronić naprawienia tego, co... Znaczy, może nie chciał mu zabronić, ale po prostu przez to, że Ratchet i Clank chcieli po prostu pójść sobie dalej i już mieć wywalone w to wszystko. A dobra, zaraz wam powiem. Open the door, do you hear me? The clock, much like time itself, is a gift and not to be tampered with. Are you kidding me? You think I'd leave my best pal out here alone? Your father went to great lengths to protect this room from those who would abuse it. I wouldn't risk any more than 6 minutes. 6 minutes?